Halo, halo! Tu Rolnik z Hollywood. Siemanko, siemanko. Siemanko, co to? Jedziemy dzisiaj 4 kwiecień. Pryskamy, zobaczcie jaka ładna pogoda jest. Zero wiatru. Pryskamy na grzyba jęczmień, ozimy i żyto hybrydowe. Oprysk wykonujemy. Tilt turbo 0,7 litra i Amistar, 0,3 litra w takiej dawce, w stówce się mieścimy. Naprawdę nie jest drogo. I to jest bardzo dobra kombinacja, bo są 3 substancje czynne. Także tymi środkami na T1 i nie zastanawiamy się, bo mamy w dobrej kondycji. Tam już coś się pod spodem zaczyna lepiej, jak to się mówi, zapobiegać niż leczyć, tak? No, niż leczyć. No, więc my już wyprzedzamy i to mocnymi środkami, bo inwestujemy. Chcemy, no naprawdę. Chcemy, żeby to. O! Ładnie wyglądało. Żeby to wyglądało. Żeby to wyglądało, to ma się zamortyzować. To jak... A jeszcze widzowie właśnie, bo jest ta promocja, nawet na Facebooku widziałem. A jest... właśnie, dlatego. Tak, słuchajcie, 10% jest promocji na Tilt Turbo. Tak. Ze względu na to, że od przyszłego roku jest zakaz, wycofywany jest propikonazol. Tak. A tam jest te propikonazol jest w Tilcie. Jego można w tym roku jeszcze zakupić, a dwa lata przez dwa lata jeszcze stosować. Ale już od przyszłego roku nie zakupi się. Dlatego jest promocja, jak się kupuje na fakturę, do Syngenty się kopie, wysyła i 10% zwracają jeszcze kosztów. No nawet więc ile ten to środek wychodzi? Kiedyś kosztował 120 zł litr, teraz płaciliśmy 105. Brutto ty mówisz brutto, cenę. Tak, brutto. 105 i jeszcze z tego o 10% to... Ile? 90... No, 95. No, tak, 90 może, chyba coś tam. 90 złotych coś. Wyjdzie. Brutto oczywiście. To zobaczcie jeszcze netto, no. Kto jest. Jeżeli tutaj ktoś jest wachtowcem, to jak najbardziej. I to są bardzo dobre środki. Bardzo, bardzo dobry środek to jest. I mało tego. My kupiliśmy tyle, co trzeba na ten rok. I jeszcze chcemy kupimy 60 chyba, litrów kupić na... No, zobaczymy, 40? 40 na pewno jeszcze kupię. Na pewno, Tilcu. Żeby mieć na przyszły rok i nawet coś tam. Może 60 przeliczymy, jak to tam u nas w banku z tymi kredytami wygląda. Bo to się fajnie płaci kartą, ale później tam na koncie a tam ludzi... Do południa remontowaliśmy przyczepę. Teraz znów pryskamy. Jutro... Znów coś tam będziemy pewnie w rzepaku pryskać. Później będziemy znów jakiś obornik przewozić. Niektórzy się dziwią, skąd wy tyle obornika macie? A no mamy. O właśnie, zobaczcie ile my stosujemy naturalnych nawozów. Ile obornika stosujemy. My staramy się jak najwięcej na te ziemie nasze dawać tego obornika, bo żeby to jest najlepszy, żeby zejść z nawozów. Ze sztucznych nawozów wtedy, nie? Ale chemicznie nie ogarnie, no przecież ty, jak to? Jak nie popryskać terena grzyba, no to 2 tony licz z hektara. No, sąsiad tamtego, machnij mu. No, sąsiad sieje. No. Także na razie, klaps, widzimy się na... życie. Maruś! Tatko, idziesz? Tatko, znajdujemy się na życie hybrydowym, nie? Zobaczcie. Zobaczcie, jakie ładne. Ładnie wygląda. Już tam jakaś żółta plamistość jest. Coś tam jest. I już trzeba zapobiegać, a nie leczyć. Także plantacja musi być wyprzedzona, bo ustawiamy się na 2 razy grzybówkę. A jak będzie trzeba czymś poprawić na sam kłos, to poprawimy. No zobaczcie jaki ładny. Super to wygląda, po skróceniu się wyrównało. No bo teraz Adrianowi się już nie chce nawet iść
tak pokazać kamerą, mogę tylko z drona cały czas, z drona. A. To chyba trzeba było wyżej dać, co? Nie, dobrze. Pół metra nad łanem niby się pryska. Przy tych końcówkach może i o, tak. Tu mamy przężyto, z tej strony jest przężytko. No to słabsze jest. No słabe, przężyto po przężycie. Nie wiedziałem, że nie, no ale tam ten gadają, że pszenica po pszenicy może być. Nie, gówno, prawda. Przężyto po przężycie, ta sama działka pokazała. Zobacz, co pokazuje. No ucieka jakieś tam choróbsko w nim siedzi. Tak. No i słabsze tu jest piaszczyste też. No i piaszczyste pole. Ale ono tam... No się weźmie, zobaczycie. Płodozmiar wskazany i jak najwięcej. Za 2-3 tygodnie jak będzie wyglądać ono, bo ono tam złapie RSM-u, to pójdzie. Tylko teraz potrzebny jest ten deszczyk, który tam przepowiadają. I super racko będzie. No tu jest słabszy na piachu. Tu żywy piach tu jest. Ale ty, tu się wzięło też, nie? No, ale jak wody zabraknie, to później zginie. Zginie całkowicie, no. Takie się zrobi. Lufki od cygara. No tak, jest słabiutki się zrobił. Tym ludzie piszą, że z drona widać takie duże kawałki. A to kurczę, tutaj nawet 8 hektarów nie ma, tu 7 coś widać wychodzi. Widać te ścieżki raz przy razie, nie? No dlatego, bo no, ścieżki bo to są 15. Są, no i to też tego. Też to takie złudzenie robi, ale no z drona jest fajnie jak tam. Lecisz na te chyba 300 metrów do góry, tak? Nie, do 200. Ale poszedł. O! O, tu nam wymroziło w tym. No, tam widzicie coś... nawet widzowie, tam tak, wymroziło nam. A dobra, to tam z kamery na pewno dobrze nie widać. Widać. Żyto ładne. Może za dużą obsadę nawet ma. Tak. 60 kilo na hektar siane, no ale... No to miało być 58, ale... Miało być... Mówiłem, ja chciałem jeszcze zaniżyć 50, żeby się... Ja chciałem, a nie tak. Tak? Ja chciałem. Teraz się będziesz kucił. No, zobaczcie, ładnie wygląda. I to jest Performers. Fajna odmiana, nie? Adrian, Performers. Ma 10% Ducato, nie? Czyli... No, 90 Performers, 10 Ducato. 10% populacyjnego żyta. Populacyjnego jako zapylacz. Ale sprawdza się te niemieckie żyto, bo naprawdę... No zobaczymy przy plomowaniu też, nie? Zobaczycie, celujemy jak najwyżej, jak pogoda pozwoli, to tyle zbierzemy. Ale równe pole, tam widać było na dronie chyba 2 czy 3 takie place, ale to piasek. Tam 6 klasa na tym piachu. Tak. Trzeci rok po oborniku i teraz... teraz zobaczcie, powinien... na 5. i 6 klasie uzyskać takie żyto ładne. No. Tutaj czwartej teraz... trochę jest tylko. Adrian, teraz powinien obornik tu tak. Się iść. Chyba. Lodowiec, nie? Chyba pójdzie. No, powinien być włożony obornik tutaj. Nie, pod owiec, no znaczy no tak, teraz jak się uda, to na wiosnę no. Będzie obornik tu. Obornik włożony musi być. Dokładnie tu. Owiec tutaj nam dawał z tego kawałka 5,5 tony z hektara. No. Nawet chyba zawyżał, bo gorsze były kawałki. A wyszła nam wtedy średnia 5,5, średnia dlatego owca. Dlatego powrotem obornik. No tutaj musiał ponad 5,5 dawać z tego kawałka średnio. Wyobrażacie sobie? No. Także my pryskamy. A niektórzy mówią, że 6-7 sypie. Ja nie wiem, my 5,5 uzyskaliśmy, no. Każdy może mieć jak... na to tyle, ile da, tyle zbierze. Dobra, żegnamy się. Pomachaj. Na razie. Na razie. Ale tak ładnie pomachaj, Mania. No, na razie. Na razie. Jezus, suszy nie było. Może. Co to się dzieje, że coraz mniej tej wody? Ja słyszałem, że tam lubelskie, czy dolnośląskie, czy małopolskie, to brakuje już deszczu. Wielkopolskie już zaczyna. Jeszcze patrzyliśmy, jeszcze jest wilgoć. U nas jest cały czas wilgoć jeszcze w glebie, właśnie. Wilgoć. Jeszcze chyba z rosy, bo my tutaj mamy ten plus, bo z morza ciągnie. Tak, z morza te rosy są. Tam na południu nie mają ros, tak jak my. Tu się te rosy nas ratują, a jak jest łan gęsty, to dużo tej rosy wchłania. Tak, zatrzymuje i woda się skrapla też. Tak. Najlepiej właśnie... No i też nie ma tego parowania, bo ta zieleń...
go przytrzymuje, żeby nie wysuszało ziemi. To jest. Misy, mówisz cięcie jakieś? No dobra, już znaczy to. Cięcie już było, nie? Było.